Cześć, macie ludzie, witam was w kolejnym odcinku z Dishonored w moim let's playu. Przypominam, że w ostatnim odcinku znalazłem sokołowa, którego właśnie teraz trzymam na ramieniu. I będziemy się wydostawać, bo że tam jest aż trzech policjantów. Będziemy się wydostawać z tego budynku. Po cichutku. Na paluszkach. Dobra, nie widzą mnie chyba. Wyszedłbym główną bramą, ale nie wiem, czy to ma sens. A, tu jest szyb windowy, dobrze. Dobra, zapiszemy tutaj. I cóż, musimy się dostać za Samuela, który jest tuż tutaj za tą bramą. A, to jest syrena alarmowa. I get it. No dobrze. To trzeba będzie wyłączyć jak najszybciej. Tutaj coś się chyba zbugowało z grafiką. Mam jakiś flak na ekranie. Tak, genius. Ktoś tu jest? Hello? Dobra. Bierzemy Antona. Dawaj, Anton. Straż. Jest jeden strażnik. Przeczekamy sobie. Drugi. F5. Gdzie jest ten sokołow, Samuel? Come on, dlaczego się obróciłeś? Miałeś tam iść do końca ulicy. Nie to! Anton, spierdalamy. Boże. Za blisko, było za blisko. I'll write to her again. She has to see reason. Dobra, nic nie widzisz. Beczka trano. Okej, okay, i co? I teraz mam się dostać do Samuela, który jest tam. Nie wiem, czy wskoczenie do wody będzie dobrym pomysłem z tym kolesiem. Zawsze możemy spróbować. Tym razem go nie zrzucę. Tylko po prostu popłyniemy. Jezu! Jezu, nie toń! Dlaczego? Dlaczego ja muszę iść drogą, gdzie jest najwięcej strażników? Przecież nie o to chodzi w tej grze. Ale mnie zlakowało. Damn, fuck! Szczury! Nie, to nic nie pomoże. Dobra, zrobimy po prostu to w ten sposób. Ty poczekasz tutaj. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, jak spadniesz ze schodów. Usłyszałem, jak chrupnął mu nos. Zginął! Było takie... Nie było u nas tylko kręgosłup. Dobra, to... Teraz chyba nie zginiesz. Someone's supposed to be on duty over here. Dobra, ale już ciebie bardzo przyjemnie będzie mi zrzucić ze schodów. Dude. Pokaż, jak latasz. Au. Dobra. To co? Może... O! Kuźwa, cofaj! When I find you, it's going to be bad. Damn, za daleko. Dobra. Tam jest kolejny typ. No możesz iść, ale nie polecałbym. Kurna mać. Jezu. Dobra.
Serio? Tu jest ich jeszcze dwóch? Gdzie mam iść teraz? Raz, dwa, trzy. Jest jakaś laska i... Nie, nie rób tego. Nie wychodź na ulicę. Nie wychodź na ulicę. To są więźniowie przecież, Boże, ja tutaj już sram po nogach. Dobra, nie słucham, bo ja muszę iść po Benela. Chodź z koło. Jest strażnik. Dobra, leż. Kosza bełt, to proszę. I know you're somewhere around here. Fuck, 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 fuck. Okej. I cóż, cóż tam mamy w misji? Zanim Sokołowa, zbadaj safe. Jasne, że z chęcią. Safe ukryty za obrazem. Ale to ja muszę Sokołowa najpierw zanieść. Dobra, poniesiemy go i zostawię go tam po prostu. I potem pójdziemy tutaj na górę. Ale podobają mi się efekty świetlne. Gdzie jest ten typ? Kuźwa, seriously, on powinien gdzieś tu być. J. Wyłączmy to, włączmy to. Gdzie mam to zanieść? Samuel, tutaj? Jakim? Kuźwa, cudem. Aha. Dobra, uwaga. Dobra, masz w krzakach, leż. Idę po safe. Blink. Gdzie on jest? Jot. Zajebiście. No cześć. Wymagany szyfr, no coś ty, naprawdę. A jak mam znaleźć ten szyfr? Skąd mam wiedzieć, jaki jest szyfr? Może ustawię pierwszy lepszy. Byłaby beka, jakby się naprawdę otworzyło. Nie! Kuźwa! Myślałem, że nogi połamie. Pierwszy szyfr, nie znam szyfru. Fajny młyn. Jaki skulony. Biedny. Poczekaj jeszcze chwilę, ja zobaczę, czy tu nie ma jakichś fajnych rzeczy, typu runek. Ukryty safe, tu jest runa 50 metrów stąd. Spróbujemy. W zasadzie. Kurde bele. Muszę się tam jakoś dostać. Okej. Okay. Czy to jest na tym balkonie? Aha, to jest ta runa w tym se... Nie, to niemożliwe. Nie tak daleko! Jezu. Dobra, wejdę schodami jak człowiek. Pierdolisz. Przecież to jest niemożliwe. Jakie mam to zrobić? Jakie mam to zrobić? Jakie kurde mam to zrobić? Tutaj? Jest, tego szukałem. Dobrze. Cóż to jest? Duchowa pula. Regenerujesz manę nieco szybciej. Zajebiście mi się to przyda. No to co, idziemy do Samuela. Close enough. Dobra, wynosimy się z tej krainy. Już mam jej dość. Won, idziemy do pub. Do pubu. Wygląda, jakby już nie chciał pić. Jest taki skulony, biedny. Dobrze, znaleziony martwy lub nieprzytomny osoby 15. Zabicie nieprzyjaciół 35.
3-5-0 na 1. Przynajmniej kapliczkę odmieńcę znalazłem. I 3 runki. Dobrze, dalej. Odmieniec to postać z mitów. Hop. I oczywiście zaczynamy prawdopodobnie... O, proszę, w nocy. Jeszcze tutaj nie byliśmy w nocy. They set up a cell for Sokolov in the old kennel. Steady psiarni. Shackles and everything. It'll be a shock him waking up in the straw and old dog poop. From what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. No raczej. A to w tej wieży jest ta dziewczynka. Ale światło księżyca jest wow. Epic. Well done, Corvo. Well done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machines. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. No, sir. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. Wreszcie. Wybierz się. Okej, tak, sen mi się przyda. A, no, chciałbym powiedzieć dobranoc, Emily. If you know what I mean. Dobrze. Zadanie, przesłuchanie. Przesłuchanie! Emily? Ej, gdzie jesteś, Emily? Łóżko Corvo. Prawdopodobnie w tej wieży. Dobra, jeszcze pójdziemy do typa, który ma wiecznie otwarty warsztat. Normally... I'm a natural philosopher, but today, consider me a humble craftsman here to serve. A humble bumble. Dobra, przyzepnąć na broń. Ciche kroki, no proszę. Chcę zobaczyć, co to jest, te ciche kroki. Wycisz odgłosy kroków. Zajebiście. Oczywiście, że biorę. Przecież jestem taki cichy. Powinny mieć granaty, które cicho... Attention. Wybuchają. Dobra, jak się dostać do tej wieży? Znalazłem swoje mieszkanie, ale gdzie jest ta wieża? Aha, to to? Dobra. Emily! Daddy's home! Jesteś. Please be as quiet as you can. Nie żyję. It took forever for Emily to fall asleep. Poor dear. It's okay, Emily, I'm here. She seems happier when you're here. Nie wygląda szczęśliwie. Though I know you have important things to do. Out there, in the city. Wake up! Please, please leave a candle for me. It gets dark in here and I can't see my mother. Co ona czyta? I just want a candle. Wezwanie Sferno to idealna książka dla dzieci. Dobrze. Próby zdolności, a... She still has bad dreams. Bez kitu. Though it's understandable given all she's been through. No dobrze, to co, idziemy spać. Strzałki usypiające przy łóżku. I kto tutaj jest narkomanem? Okej, okay, pora odpocząć. Odpocznij trochę, gdy Sokołów jest nieprzytomny. On sobie też tam odpocznie w psiarni. I w zasadzie wciąż nie wiem, jak zdobyć te kody. Corvo, wake up! You were making funny faces while you were sleeping. Ciekawe, jak wygląda faktycznie. I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Prześpi się w moim pokoju. Dobra. Callista will come get me when she's done with her bath. Thanks, Corvo. It makes me feel better. Teraz mi lepiej. Boże. Bo się zarumienię. Mam ją przysłuchać? Dobra, idziemy do Sokołowa, dość tak żartów. Attention, Dunwall citizen. The Ascendancy Circle has chosen team. Royal Physician. You're part of this rabble. Sorry. I know you have your reasons. Yes, he does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. Ciekawe, skąd on zna nazwisko kochanki legenda?
You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. No to się kurwa zdziwisz. Zobaczmy, czy szczury są godne. Sorry, Sokolov. No. Not rats. Stop! Stop! I will tell you what you need to know. I have to safeguard Dunwall's most intellectual asset. I can only tell you so much. I was not permitted to see her face or hear her full name. Nazywa się Lady. She called herself Lady Boyle. You see, Boiler. I painted her from behind. I assure you, she still makes a striking portrait. But I do not know which Boyle she is. Na balu, I was to be introduced to her at a masked ball in her honor this very night. But I will miss that part. Bal maskowy, steampunkowy, to już mi się super mega podoba. Tonight, the timing is perfect, Corvo. But the Boyles are wealthy and ruthless, so security would be very tight. Of course, no. You already have a mask. Co, kurko? Jak mnie nazwałeś? You will be able to mingle with them once you're on the grounds. You'll have to find out which of the Boyles is connected to Lord Regent, and take her out whatever way you can devise. We're very close now. Corvo, if you do this tonight, we'll be able to strike tak the Lord Regent himself and put Emily on the throne. Chuje. May the wind favor you. Zginiecie wszyscy. Zabijecie, rzucę ci kurde granata, rzucę mu tego granata. Tak, tak będzie, zobaczycie, zrobię to. Uwaga, leci. Dlaczego się odbił? Dobra, zobaczymy, czy się cofniesz od dwóch granatów. Cofnął się. Niezły koleś. Zobaczymy, czy cofniesz się przed pistoletem. Co? Co na to? O. Tak, to moja robota, tak, to ja. Spisek lojalistów nie został. No dobra. The river rushed in when the area broke. A whole district went dark. Wiecie co, to serce ma fajny głos. Ale daje jakieś głupie informacje o terenie, które w ogóle są niepotrzebne. Co było? Aha, tu są szczury? Serio? No dobrze, co ja takiego mam zrobić? Popłyń Samuelem do rezydencji Boyle'ów. Zamorduj Lady Boyle. Wreszcie jakaś kobieta do zamordowania. Zamknięto na klucz. Kliknijmy sobie. Z góry się prawdopodobnie do typa nie dostanę. Ruda. Każda kasa się przydaje. Serio? Naprawdę się nie da? Wow. I hear you're off to the Boyle's little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? Lord Shaw? Kim jest Lord Shaw? A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. No, okej, a jak przeczytać ten list? I knew Sokolov would see reason and tell us what. Założył maskę wilka. Dobra, ile mam w ogóle kasy? I o co chodzi? Ile mam? Mam 3 runy. Zajebiście. Mroczny wzrok. Wyłącznie z ich polem widzenia widoczne są także reprezentacje odgłosów. Możesz też widzieć przez ściany użyteczne obiekty i system ochrony. To raczej nie. Zakrzywienie czasu nie wiem, czy mi się przyda. Żarłoczne stado. Na pewno bym chciał opętanie zwiększyć, ale potrzebuję 5 run do tego. A demet. Rządza krwi. Aha, to tu jest ta adrenalina. Nagrywać adrenalina, zadawać brutalne ciosy. To raczej też nie. Dobrze, poczekamy, zbiorę sobie runki i rozwinę. Nie mam kasy. 300. Trochę mało. Have you ever been in a sea battle? O? Of course. Co ty tu robisz? Did you ever see pirates? Ta postać jest zajęta. Boże, dlaczego wszyscy mnie ignorują w tej grze? Okej, dude, dawaj. The Boyle costume ball, eh? Well, that'll be fun, but not for everybody. You ready? Dla ciebie na pewno nie. Dobra, tak. Maska nie wygląda na wygodną. Rezydencja Boyle'ów.
osobiste. O! Aż trzy kobiety są nazywane Lady Boyle, żona i jej siostry. Sokołow malował ją od tyłu. W niezwykłych okolicznościach, a to ciekawe, ciekawe w jakich. Nie wie, która z nich jest sojuszniczką Lorda Regenta. I teraz muszę wybrać, no to może zabiję trzy, to też jest w zasadzie sposób jakiś. W ten na pewno trafię. Good grief, the Lord Regent's pulling out all the stops for the Boyle family. I didn't think they'd be tall. Ale podoba mi się ta sceneria tutaj. Watch yourself, Corvo. W zasadzie to jest najfajniej ze wszystkich scen, jakie widziałem jeszcze do tej pory. Spójrzcie tylko na ten klimat. Co? No. O, jest ten, koleś na tych nogach. Ten potwór. Znaczy potwór, no koleś, strażnik. W portala się bawi. Tylko czemu on nie przypłynął? Aha, to jest to molo, tak? No dobra. Wejdę sobie tutaj blinkiem, nie mam zamiaru iść tędy. Ale skończymy tutaj ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie. Coś czuję, że kolejna misja z tym balem będzie jedną z najciekawszych, o ile nie najciekawszą w grze. Dlatego zachęcam was oczywiście do oczekiwania na kolejne odcinki. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia moi drodzy. Trzymajcie się, na razie, cześć.